Radio Ortodoksja. Skończyliśmy na modlitwie przed amboną, na modlitwie dziękczynnej, tak, naszą wędrówkę po liturgii. Już naprawdę niewiele zostało. Chciałbym teraz kontynuować naszą wędrówkę po liturgii, po modlitwie za amboną, która stanowi takie dziękczynienie całej wspólnoty. Przypomnę, duchowny wychodzi z prezbiterium, staje pośród ludzi i wspólnie z ludźmi dziękuje Bogu. Za co? Za to wszystko, co zostało dokonane na liturgii. Przypomnijmy, to jest kilka elementów istotnych. Ludzie gromadzą się na liturgii, żeby złożyć Bogu dar. To jest pierwszy nasz krok do Boga. Przynoszą dar. Przynoszą dar, ale również swoje prośby, intencje, modlitwy, żale, dziękczynienie. Wszystko to jakby zawiera się w tym małym darze, w chlebie i w winie, które jest przedkładane Bogu. Bóg przyjmuje ten dar, przemienia ten dar i zwraca go nam. Jest taka paralela, którą możemy zaobserwować w zupełnie innym obrzędzie, ale ta prawidłowość naszej relacji z Bogiem i naszego dawania czegokolwiek Bogu zawsze w ten sam sposób wygląda. Człowiek daje coś, co tak naprawdę nie jest jego, bo i ten chleb, i wino, to bez Bożej woli, bez Bożego błogosławieństwa i tego chleba i wina by nie było i nasze ręce nie umiałyby wyrobić ciasta, a nasza głowa nie mogłaby wymyśleć, w jaki sposób rozpalić ogień. Wszystko jest darem Boga tak naprawdę. Ale jest taki jeden obrzęd, który również w piękny sposób pokazuje dar składany Bogu i co się później z tym darem dzieje. Chodzi o tak zwany obrzęd 40 dnia, kiedy to rodzice przynoszą do świątyni dziecko. To jest nawiązanie do praktyki oczywiście Starego Testamentu, ofiarowanie dziecka Bogu. W Starym Testamencie, w księgach Tory, jest powiedziane o tym, że ten pierworodny, to dziecko pierworodne jest darem dla Boga. Rodzina może mieć wiele dzieci, ale te pierwsze przynależy Bogu. Co oczywiście nie oznaczało, że jakby trzeba się jego pozbyć i ofiarować Bogu tak, żeby już nigdy więcej tego dziecka nie widzieć. Nie, ale ta świadomość w rodzinach była, że to dziecko jest poświęcone Bogu i była związana z tym pewna obrzędowość. W Nowym Testamencie, w Cerkwi Chrystusowej, mamy obrzęd ofiarowania dziecka 40 dnia. To jest podwójny obrzęd. Z jednej strony mama dziękuje za narodziny dziecka, za udany poród, prosi o przywrócenie w pełni sprawności tej fizycznej, cielesnej, ale też o błogosławieństwo dla wychowywania dziecka i dla budowy tej nowej rodziny. Z drugiej strony, dziękując za dziecko, składa je w ofierze. Duchowny, zwróćcie uwagę, zabiera dziecko od rodziców i niesie je do prezbiterium. To jest ten moment ofiarowania. Ludzie ofiarowują swoje dziecko. Ono jest zabrane i złożone w ofierze Bogu. Duchowny przechodzi aż przez ikonostas, wchodzi do prezbiterium, tak? I tam następuje złożenie dziecka w ofierze, co jest symbolizowane tym błogosławieństwem na znak krzyża z czterech stron świętego ołtarza. Kiedyś do ołtarza wnoszono, do prezbiterium wnoszono zarówno chłopców, jak i dziewczynki. Później, gdzieś tam od XIII wieku, kiedy już na stałe pojawił się ikonostas, kiedy ta przestrzeń została jakby ograniczona wyłącznie do sprawujących nabożeństwo duchownych i ewentualnie jakichś osób wspomagających ich przy tym. Małe dziewczynki nie zawsze już wynosiło się do prezbiterium i często te ofiarowanie odbywało się w świętych drzwiach, czyli w otwartych drzwiach,
duchowny wznosił to dziecko, ofiarowywał Bogu. No i co się dzieje dalej? Podobnie jak w Eucharystii. Bóg przyjmuje ofiarę i Bóg przemienia tę ofiarę. W jaki sposób? No, duchowny oddaje dziecko rodzicom później, po chwili. Ale tak naprawdę to nie jest to samo dziecko. No, jakościowo jest zupełnie inne. Ono jest już pobłogosławione przez Boga. Tak? To jest ta zmiana. Tak samo w Eucharystii. My widzimy chleb, który jest przynoszony i chleb, który znów później duchowny nam daje. Ale to nie jest ten sam chleb. On już został przemieniony przez Boga, przez łaskę Ducha Świętego w przypadku misterium Eucharystii. Natomiast ofiarowanie dziecka ma jeszcze jeden taki symbol, symboliczny obrzęd, który dzisiaj nie jest praktykowany w naszych parafiach, bo mógłby zostać nieodpowiednio odczytany przez wiernych. Tak mi się wydaje, że ta modyfikacja z takiego powodu nastąpiła. Bo duchowny oczywiście odbiera od rodziców dziecko, przenosi je do prezbiterium, tam składa w ofierze Bogu, błogosławi to dziecko, wynosi i zgodnie z księgami liturgicznymi powinien je położyć przy diakońskich drzwiach na solei, gdzie rodzice sami mają podejść i odebrać małe dziecko leżące na ziemi. Jako taki prezent, jako dar. To miało uczyć też pokory pewnej i wobec rodziców, i wobec Boga przede wszystkim. Ale wydaje się, że dzisiaj w obliczu takiej naszej innej wrażliwości, innego odczytywania pewnych symboli, mogłoby być to dwuznacznie zrozumiane jako zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, ewentualnie jakieś wywyższanie się kogokolwiek, czegokolwiek nad rodzicami, więc wydaje się, że to sprawiło, że tak dosyć organicznie, w naturalny sposób, jednak ten obrzęd przemienił się i teraz duchowny odbiera z rąk dziecko rodziców i oddaje je z powrotem w ręce rodziców. Natomiast tak naprawdę historycznie tak to wyglądało. Więc w liturgii mamy wszystko. Mamy złożenie ofiary, mamy nasze intencje, mamy nasze prośby, mamy nasze dziękczynienia, czasami nasz wstyd składamy. Są modlitwy, które przypominają o tym. Modlitwa osłabi, ostawi, prosti, taka modlitwa pokajanna, w której my Boga prosimy o wybaczenie. Modlitwa przed Eucharystią, gdzie akcentujemy, że nie jesteśmy godni tej świętości, ale to Bóg nam ją wręcza i chcemy ją przyjąć. Nie w lęku przed karą, ale w oczekiwaniu na zbawienie i na pomoc. I jakby zwieńczeniem tego są modlitwy dziękczynne, w których właśnie po pierwsze duchowny po cichu modli się za, dziękując Bogu za to, że i on sam i wszyscy ludzie mogli przyjąć czcigodne ciało i krew. I padają tam takie słowa w liturgii świętego Jana Chryzostoma, padają takie słowa: i spełnienie zakona i proroków. Od tego zaczyna duchowny modlitwę. Sam będąc wypełnieniem prawa i proroków, Chryste Boże nasz, który spełniłeś cały ojcowski plan zbawienia, napełnił radością i weselem serca nasze w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bardzo krótka modlitwa. Podkreślająca, że Chrystus jest spełnieniem prawa i proroków. Prawo, Tora, Pięcioksiąg, Stary Testament. Prorocy, również część Starego Testamentu. Jakby ta modlitwa pokazuje w kilku słowach, że wszystko, czego dokonał Zbawiciel, jest Bożym planem zbawienia zapisanym w Starym Testamencie. I wszystko, czego dokonał Zbawiciel, my symbolicznie przywoływaliśmy na liturgii. Zrodzenie w Betlejem przy żertwieniku, nauczanie w czasie czytania Ewangelii, ofiarę krzyżową, złożenie w grobie w czasie Wielkiego Wejścia, zmartwychwstanie, czyli ożywienie ciała w momencie, kiedy duchowny gorącą wodę wlewa do kielicha z ciałem i krwią Chrystusa, kiedy ten kielich zaczyna emanować ciepłem, tak?
to symbol życia się pojawia. Po Eucharystii, kiedy duchowny okadza dary i mówi: wzniosłeś się na niebiosa, Boże, i po całym świecie chwała Twoja, przypomina o wniebowstąpieniu Pańskim. I w ten sposób wszystkie dzieła zbawienia są przywoływane na liturgii i ta króciutka modlitwa jakby wyraża wdzięczność nas wszystkich, ale też świadomość, że nic z dzieł Bożych nie było przypadkiem, że wszystko to było z miłości do człowieka, niewymuszone niczym na Bogu, który nie jest poddany żadnej potrzebie, ale wypływające z miłości Boga do człowieka. Napełnij radością i weselem serca nasze w każdym czasie. Liturgia ma pozytywny charakter. Ojciec Aleksander Szmeman o tym bardzo wiele pisał, mówił, akcentował na swoich kazaniach. Mówi, że kiedy kończy się liturgia, nikt z nas nie powinien być smutny, nikt z nas nie powinien być przytłoczony jakimikolwiek problemami. One wszystkie w trakcie tej liturgii powinny blaknąć. One wszystkie powinny zamieniać się w nicość w obliczu tej Bożej świętości. Jeżeli rozumiemy prawdziwie i słusznie, z czym się spotykamy w czasie liturgii, to wszystkie nasze problemy powinny blaknąć. I to jest taki optymizm, który wypływa z chrześcijaństwa. Niestety taka duchowa rutyna, może przesadne akcentowanie samej obrzędowości bez zrozumienia sakramentów i ich zbawiennej roli często doprowadzają do tego, że my i przed, i po, i w trakcie jesteśmy tacy sami. I tutaj ważne jest to, żeby właśnie tak przeżywać tą liturgię, żeby wychodzić przemienionymi po nabożeństwie. Nie zmęczonymi, nie przeżywającymi tym, co za chwilę to już się zacznie, codzienne życie, ale celebrującymi tą radość właśnie. Napełnij serce nasze weselem i radością. Jakby święty Bazylii Wielki, święty Jan Chryzostom doskonale rozumieją też słabość ludzkiej natury i dlatego te słowa też tutaj padają, żebyśmy z radością uświadomili sobie, w czym uczestniczyliśmy tak naprawdę. Aleksander Szmeman mówił, że Eucharystia kończy wszelki post. To znaczy, jeżeli pościmy, to pościmy do Eucharystii, nie po Eucharystii. W cerkwiach byłego bloku sowieckiego, w cerkwiach byłego ZSRR, kiedy był okres komunizmu, kiedy cerkwie były zamknięte, te naturalne nauczanie cerkwi było zakłócone, przerwane często. W łagrach, w ukryciu sprawowane liturgie i modlitwy sprawiały, że ludzie koncentrowali się na świętości, natomiast nie było tak wielu możliwości przystępowania do tego swobodnego życia sakramentalnego. To było utrudnione. I z tamtych czasów do dzisiaj pokutują pewne nasze problemy. Niektóre z nich oczywiście są wielowiekowe i zaczęły się jeszcze wcześniej, ale ta nieregularność naszego życia sakramentalnego to jedna rzecz, a druga rzecz w okresie właśnie takim komunistycznym to często w ogóle brak tego życia sakramentalnego. Brak przystępowania do Eucharystii, brak odpowiedniego życia, takiego rozwiązywania swoich problemów poprzez spowiedź. I to sprawiło, że w tym okresie postkomunistycznym pojawiła się taka tendencja, że tą Eucharystię trzeba celebrować jako jakieś niezwykłe wydarzenie, bardzo sporadyczne w życiu człowieka. I pojawiła się taka tendencja do tego, żeby po Eucharystii również zachować post. No, nie spożywać na przykład mięsa, tak? No, oczywiście co do spożywania mięsa, to akurat same korzyści płyną z tego i te zalecenia, tylko to nie powinno być rozumiane jako jakiś post w kontekście naszej walki duchowej czy czegokolwiek innego, tak?
bardziej praktyczny wymiar ma to przykazanie, to jakby wskazanie. W cerkwi post poprzedza Eucharystię, a nie następuje po Eucharystii. Stąd należy jednoznacznie wskazać, że takie praktyki jak zachowywanie postu po Eucharystii nie są jakby, nie płyną z cerkiewnego rozumienia sakramentu. Sakrament jest radością i tą radość też trzeba umieć celebrować. Stąd agapy, wspólne spożywanie posiłków właśnie, tak? Wspólne cieszenie się swoją obecnością, obecnością bliźnich, tak? Nie zamykanie się w czterech ścianach, jeszcze z pilotem przy okazji, a właśnie wyjście do ludzi, tak? I dzielenie się tą radością. To, o czym święty Serafim Sarowo mówił, przemień się sama wokół siebie, zbawił się tysiące. To właśnie efekt naszego życia tego duchowego, sakramentalnego. Powinien do tego prowadzić. Więc ten post, który człowiek zachowuje, w którym trwa, on zawsze jest naruszany i przerywany przez Eucharystię. Dlatego jakby w postach jednodniowych my to doskonale rozumiemy. Tak? Post jednodniowy kończy się w momencie przystąpienia do Eucharystii. Długie posty, które kończą się na przykład świętem paschalnym, również, prawda, ta liturgia paschalna kończy ten post. Ale co w sytuacji, kiedy post trwa wiele dni, a w międzyczasie są sprawowane Eucharystii? W tym momencie ten, na przykład Wielki Post, tak? Każda niedziela Wielkiego Postu, sobota Niewielkiego Postu, czy liturgię uprzednio poświęconych darów. Przecież one też zawierają w sobie tą radość Eucharystii. Eucharystia ta kończy post tego dnia. Tego dnia. Kończy taki post, który jest tą nie tylko dietą, ale tą walką duchową, tym naszym staraniem o stawanie się coraz lepszymi, coraz mniej grzesznymi ludźmi. Eucharystia pozwala już nie tyle skupić się na zadaniach, które przede mną stoją, ale na tym, żebym teraz mógł przetrawić i przyjąć wszystkie łaski, wszystkie dary, które dla mnie zesłał Bóg, i do końca dnia to jest moje zadanie. Dlatego w okresie na przykład Wielkiego Postu czy takich postów wielodniowych, jeżeli liturgie były sprawowane w dni powszednie, to były one sprawowane bardzo późną porą, wieczorem. Liturgie uprzednio uświęconych darów były sprawowane wieczorem. Dlatego, żeby przez cały dzień trwać w poście, w którym okresie się ludzie znajdują, tak? A wieczorem przyjąć tą Eucharystię, która jakby stanowi wtedy zwieńczenie tego dnia i zakończenie tego wysiłku dniowego, i pozostaje jeszcze krótki czas na to, żeby cieszyć się darami Eucharystii i kolejny dzień również rozpocząć wysiłek, kontynuować postny wysiłek. Tak to jakby wygląda. Tutaj krótka modlitwa, a zwróćcie uwagę, akcentująca dwie ważne rzeczy. Raz, że wszystko było planem Bożym. Że wszystko, czego dokonał Zbawiciel, było planem Bożym. Czyli ta ikona Bożego Narodzenia, na której Bóg Rodzica, Maria, Matka Boża, jest odwrócona od dziecka, jest zatroskana. Twarz jej spowija smutek i taka zaduma. To przypomina nam o tym, że nawet ona poprzez objawienie Archanioła znała konsekwencje, dalszy ciąg tego Bożego planu. Ona słyszała od Archanioła o tym, że jej serce przebije miecz, albowiem będzie patrzeć na cierpienia swojego syna. Natomiast Zbawiciel, Bogo-człowiek, nie tylko wiedział o tym, że zostanie ukrzyżowany, ale wiedział o wszystkich tych rzeczach. O gadareńczykach, którzy go wypędzą, o ludziach, którzy go nie poznają, o uczniach, którzy go nie zrozumieją, o wszystkim, o tych, którzy będą z niego szydzić i tak dalej, o tych, którzy go zdradzą, o Judaszu, o wszystkim, tak? I mimo to dokonuje tego planu. Tak Bóg umiłował świat. W tym trzeba zrozumieć jakby Bożą miłość do człowieka.
Nie w tym, że umiłował jakieś wyobrażenie o człowieku, jaki to dobry człowiek, szanuje, dba o zieleń, szanuje roślinki i tak dalej. Nie, nie. On człowieka widział takiego, jakim my jesteśmy, tak? Ze wszystkimi naszymi skazami, wadami, grzechami, ułomnościami i z tym wszystkim, czego, co człowiek uczynił dla Boga złego, tak? On to wszystko widział i mimo to ta miłość była bezgraniczna. W tym jest pełnia miłości Bożej. O tym, wydaje się, warto pamiętać, dlatego Cerkiew akcentuje właśnie nie tylko to, że Bóg tego dokonał, ale że dokonał tego świadomie od samego początku, rodząc się w Betlejem. Przychodząc jako 12-letni Jezus do świątyni, do synagogi, tak? Gdzie rozprawiał o fragmencie z Księgi proroka Izajasza, czy o cudzie w Kanie Galilejskiej, kiedy oczekiwano od Niego czegoś innego, On już pamiętał i wiedział i był świadomy tego, po co On przyszedł tak naprawdę, tak? Jaka jest ranga tej Jego ofiary i tych cudów, które ma dokonać. One mają czemuś służyć. Cud w Kanie Galilejskim był ograniczony do kilku osób, do tych, którzy chcieli wspólnie założyć rodzinę, do ich najbliższych, do ich gości. A ofiara Boga jest bezgraniczna. Modlitwa, w czasie której duchowny schodzi i staje pośród wiernych, ta modlitwa stanowi nasze wspólne dziękczynienie. Po tej modlitwie prezbiter wraca do prezbiterium i zgodnie z praktyką w tym czasie on lub diakon powinien spożyć z uwagą i z czcią i z pobożnością pozostałości świętych darów, czyli to, co zostało w kielichu, te wszystkie cząsteczki, które tam zostały zsypane, tak, czyli jakby kończy się w tym momencie liturgia, ale chór w tym czasie śpiewa psalm 33. Chór śpiewa psalm 33, jest to dziękczynienie skierowane do samego Boga. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Ten charakter tego psalmu jest niezwykle budujący. On jest i radosny, jakby zbliża do Boga, ale też właśnie stanowi wyraz ludzkiej wdzięczności. I w czasie śpiewu tego psalmu diakon bądź prezbiter spożywa dary eucharystyczne i później, kiedy zakończy się psalm, zwraca się w stronę wiernych. Chór śpiewa słowa budzi imię Gospodnie błogosławienno od nynie i do wieka. Trzykrotnie. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Od teraz i na wieki. Duchowny błogosławi wszystkich wiernych, mówiąc błogosławieństwo Pańskie. Niech stąpi na was przez Jego łaskę i miłość do człowieka w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Błogosławieństwo Pańskie, niech stąpi na was. Kolejny raz, nie pierwszy raz w nabożeństwie, możemy, obserwując duchownego, obserwując nawet te gesty, których on dokonuje, i słuchając, szczególnie słuchając jego słów, zrozumieć, jaka jest jego rola i tak naprawdę czyje błogosławieństwo my otrzymujemy. Nie otrzymujemy błogosławieństwa kapłana. On jest tylko tym narzędziem. Tutaj znów to jest w piękny sposób podkreślone. Błogosławieństwo Pańskie niech stąpi na was. Niech stąpi. On nawet nie jest decydentem.
To nie jemu decydować, czy on stąpi, nie stąpi. Ty zasługujesz, ty nie zasługujesz. Tak? Zwróćcie uwagę. On nie jest tym ministrem od sakramentów, tak w kościele rzymskokatolickim często tytułują duchownego, scholastyczna nauka, która mówi, że to on jest tym, który decyduje rozgrzeszyć, nie rozgrzeszyć. Tak? Pomóc, nie pomóc. Wybaczyć, nie wybaczyć. To wszystko w rękach Boga. Tu duchowny jest tym narzędziem, który mówi, niech to błogosławieństwo niech stąpi na was. I Bóg jest tym, który udziela tego błogosławieństwa. To trzeba rozumieć, uczestnicząc w nabożeństwie. Często spotykamy się z tym, że nasze ludzkie relacje z innymi ludźmi, często ludzkie doświadczenia sprawiają, że stajemy się wobec niektórych nieufni, niektóre rzeczy w innych ludziach zaczynają nas drażnić, czasami zupełnie irracjonalnie, ale wypracowujemy sobie pewien stosunek do jakichś ludzi. Jeżeli ich znamy, to często to jest doświadczenie i mądrość życiowa. Czasami taki stosunek i pojawia się jakby przed jakimkolwiek doświadczeniem. Jakby zakładamy, że ten człowiek jest taki czy siaki. Często dotyczy to również duchownych i naszych relacji z duchownym. Zrozummy, że to nie zależy od duchownego udział nasz w nabożeństwie. Nie od jego stylu modlitwy, od jego zachowania, od jego postawy, od jego charakteru i tak dalej, ale od mojej relacji z Bogiem i ze wspólnotą. To jest tutaj fundamentalne. Wszystko inne gdzieś tam powinno być takim tłem, echem, tak? Co najwyżej pewnym takim szkieletem, na którym ta cała esencja się trzyma i się dokonuje. I tutaj to końcowe błogosławieństwo to błogosławieństwo, o które my prosimy samego Boga. Po tym błogosławieństwie duchowny wygłasza takie końcowe wezwanie. Sława Ciebie, Chryste Boże, upowanie nasze, sławę Ciebie. Chwała Tobie, Chryste Boże, nadziejo nasza, chwała Tobie. Chór śpiewa chwała Ojcu i Synowi, Świętemu Duchowi, sława Ojcu i Synowi, Świętemu Duchu, nyni i prysnej, w wieki wieków. Amin. Gospodzie pomiłuj, Gospodzie pomiłuj, Gospodzie pomiłuj, błogosławi. Przyzwyczailiśmy się do tych słów. One są takim szkieletem, który w zasadzie zawsze kończy nabożeństwo. Tak? I często nie skupiamy się na tych słowach. Zwróćcie uwagę, te słowa, skupmy się teraz na treści. Chwała Tobie, Chryste Boże, nadzieją nasza. Chwała Tobie. Podziękowaliśmy, ale to nasze dziękczynienie w zasadzie każdą modlitwę naszą kończy. To skoro te słowa słyszymy na końcu każdego nabożeństwa praktycznie, to zwróćmy uwagę, że niezależnie od tego, czy uczestniczymy w liturgii, w której przyjęliśmy Eucharystię, i zostaliśmy uświęceni i otrzymaliśmy od Boga dar przebaczenia w misterium spowiedzi. Czy zostaliśmy połączeni z sakramentalnym związkiem małżeńskim i już nie jesteśmy singlami, a tworzymy nową rodzinę, tak? I mamy za co dziękować, to słyszymy te słowa? Ale również w czasie nabożeństw, kiedy wspominamy naszych zmarłych, kiedy chowamy naszych zmarłych, kiedy modlimy się za ciężko chorych, kiedy sprawujemy sakrament chorych, tak? Też jest na końcu to wezwanie. Chwała Tobie, Chryste Boże, nadziejo nasza. Chwała Tobie. Zwróćcie uwagę, w każdym aspekcie dziękczynienie składamy Panu. Chciałbym podkreślić, że Cerkiew w swoich nabożeństwach przypomina o tym bardzo wyraźnie. Zwróćcie uwagę, że szczególnie wydaje się smutnych dla człowieka momentach, Cerkiew bardzo akcentuje w nabożeństwach konieczność i potrzebę wychwalania Boga. Przez cały rok na jutrzniach śpiewamy Bóg Gospodź i Jawisia nam. Bóg i Pan i objawił się nam. Błogosławione imię Pana na wieki.
Kiedy rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, kiedy jutrznie, o których mówię, mają taki charakter bardzo pokajanny, przypominają nam o grzechach, o naszych słabościach, o naszej ułomności, o tym, że pamiętacie kanon świętego Andrzeja z Krety, teksty tego kanonu, że jesteśmy no, już na dnie dna, to wtedy zamiast Bogospodź śpiewamy Alleluja. Wielki Piątek, Wielki Czwartek, Wielką Sobotę. Zamiast Bogospodź śpiewamy Alleluja. Co znaczy słowo Alleluja? Chwalmy Pana. Zwróćcie uwagę, że kiedy jesteśmy jakby w najbardziej takich smutnych momentach życia, Cerkiew mówi, że nie mamy śpiewać, że Bóg się nam objawił, tylko że mamy chwalić Pana. Tak jak Hiob. Przypomnijmy sobie historię Hioba. Zresztą od tego rozpoczyna się Wielki Post. Starotestamentowe czytania to są czytania właśnie Hioba. Tak, żeby nam wszystkim przypomnieć, tak, że ta droga upadku może dotyczyć każdego, ale wdzięczność skierowana do Boga stanowi wyznacznik ludzi, którzy wchodzą w głębszą relację z Bogiem i którzy niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, umieją chwalić Boga. I z tego samego powodu w czasie nabożeństwa pogrzebowego odpiewanie zamiast Bogospodzie jest znów Alleluja. Zwróćcie uwagę, jedne z pierwszych słów nabożeństwa pogrzebowego, czyli wydaje się takiego, które powinno się skoncentrować na żałobie, na bólu, na rozłące, na utracie i tak dalej. A jedne z pierwszych słów to Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tak? Chwalmy Pana, chwalmy Pana, chwalmy Pana. Mówi duchowny stojąc w obliczu najbliższych, którzy otaczają ciało zmarłej osoby, tak? I im to mówi, że mają chwalić Pana. Za co? Za życie tej osoby, za dar, że Bóg stworzył ludzkość, ale i tą konkretną osobę, że dał jej życie, dał jej szansę i tak dalej. Dziękczynienie, to Orygenes nawet mówił, jest świadectwem tej wysokiej modlitwy. W II wieku o tym mówiono, że są różne stopnie modlitwy. Jest modlitwa za potrzebą. Jak kogoś coś boli, to wtedy przypomina sobie o konieczności modlitwy. Jest modlitwa błagalna, kiedy tylko prosimy, prosimy, prosimy. Modlitwa błagalna, dzisiaj można by było ją przyrównać do takiej postawy pasożyta. Pasożyt nie troszczy się, co inni zjedzą, tak? Co zostawi po sobie. Pasożyt troszczy się tym, co on sam potrzebuje. Tak? I jeżeli koncentrujemy się tylko i wyłącznie na modlitwie błagalnej, to ten światopogląd nasz ogranicza się w zasadzie tylko do naszych potrzeb. Niczego więcej nie zauważamy. Skoro ja mam swoje potrzeby, ja o tym mówię Bogu i w zasadzie nawet to niebezpieczeństwo jest takie, że mało mnie obchodzi, co Bóg do mnie mówi, tak? Bo ja mówię do Boga. Trochę zachowuję się jak pasożyt. I ta modlitwa dziękczynna jest niezwykle potrzebna każdemu. I w czasie liturgii, w czasie nabożeństw, ale w czasie liturgii szczególnie, to dziękczynienie przelewa się przez różne modlitwy. Powinniśmy tego być świadomi. Powinniśmy też nie traktować tego właśnie przez taką rutynę powtarzalnych elementów jako coś oczywistego. My to rozumiemy, wiemy, a i nie słuchamy przy okazji, tak? Powinniśmy to przeżyć na takiej zasadzie, żebyśmy też po tej liturgii, w której uczestniczyli, umieli powiedzieć: Boże, chwała Tobie. Tak? To krótkie, proste słowo. Chwała Tobie, Boże. Nadzieją nasze. Chwała Tobie. Ta fraza też jest pięknie zbudowana. Chwała Tobie, Chryste Boże, nadziejo nasze. Zwróćcie uwagę, że oczywiście prośby będą zawsze i te prośby my składamy, jeżeli one mają odpowiedni balans prośby, dziękczynienie i wychwalenie Boże, to i prośby mają też swoje miejsce. Zbawiciel sam mówi, proście, a będzie wam dane. Tak? Kołaczcie, a otworzą wam. Więc my też prosimy, ale zwróćcie uwagę, że często nasze prośby związane są z rzeczami, które nie rozwiązują się od tak o. Z sekundy na sekundę, z momentu na moment. Wiara w Chrystusa, wiara prawosławna uczy nadziei. Czyli tego, że jeżeli słowo zostało złożone przed Bogiem z czystym sercem,
Jeżeli człowiek, który dąży do czegoś dobrego, wysłuchuje wszystkich porad, które Bóg mu w zamian daje, to wszystko to zostanie spełnione. I to jest jedna z najważniejszych cnot chrześcijańskich. Wiara, nadzieja, miłość. Nadzieja, nadzieja. Nadzieja to jest złożenie Bogu swoich próśb i nie narzucanie się kolejny i kolejny raz tym samym, zaufanie, że Bóg wysłuchał i uczestniczę w powolnym bądź szybkim procesie realizacji tej mojej prośby. Trzeba mieć tą nadzieję. I często wydaje się tak, mówiliśmy o tym, o tej radości, która wypływa z liturgii, z Eucharystii, z przyjęcia Eucharystii. I możecie tutaj mi powiedzieć w kontrze, no ale przyszedłem z bolącym kręgosłupem, przyjąłem Eucharystię, on ciągle boli, tak? Gdzie tu radość? Jeżeli jest ta nadzieja, tak, że złożyłem Bogu swoje prośby, swoje dziękczynienia, swoje błagania i wśród próśb była ta prośba i o moim stanie zdrowotnym, tak, i o moim stanie fizycznym, cielesnym. I Bóg tego wysłuchał. To chociaż mnie dalej boli, ja mogę mieć nadzieję, że jednak te słowa moje będą wysłuchane. I w ten czy w inny sposób Bogu tylko znany odczuje ulgę. I to jest to moja nadzieja, która o tym mam się karmić. To ma mnie prowadzić do radości, a nie tylko odczucie momentalnie spełnionego cudu dokonanego w trakcie liturgii. Bo w innym przypadku to wyjdę obrażony. Nie. Właśnie mam wyjść z tą radością. Są rzeczy, z którymi ludzie się zmierzają latami. Święty Antoni Wielki, inicjator monastycyzmu, pustelnictwa i ojcowie pustyni mówili często o walce duchowej mnichów, pustelników, którzy z jedną pokusą walczyli przez całe swoje życie. Jeden kochał pieniądze i majątność. Odszedł na pustynię, nie miał niczego. Plótł kosze, modlił się, ale do końca życia cierpiał tą pożądliwością pieniądza, tak, bogactwa. I walczył z tą pokusą przez całe życie. I to nie była walka lekka dla niego. I wahał się, i padał, i podnosił, aż wreszcie pokonał. Z jedną grzeszną namiętnością walczył pół swojego życia. O tym wspominają mnisi. Kim my jesteśmy, współcześni ludzie, którzy myślą, że nam pójdzie to łatwiej i szybciej i prościej? Właśnie po to jest ta nadzieja. I dlatego nabożeństwo kończy się nie zamknięciem, tak, tematu, a takim otwarciem. Boże, na teraz ja złożyłem wszystko, co mogłem i przyjąłem wszystko, co mi dałeś, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze ciąg dalszy, tak? To jest to otwarcie. No zwróć uwagę, że zakończenie to nie jest takie, no idźcie już. Nie. Jest takie zakończenie, które mówi o wyjściu, ale które od razu jakby pobudza nasz apetyt, żeby znowu przyjść, tak? Żeby znowu w tym uczestniczyć. To jest jakby w tych krótkich słowach można chyba aż tyle się doszukać, a może jeszcze więcej. Duchowny chór kończy te wychwalenie Świętej Trójcy. Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Takim krótką prośbą, wezwaniem, pobłogosław. Czasami, jeżeli liturgię sprawuje arcybiskup, biskup, metropolita, no to tam padają słowa Władyku Błogosławi, Preoswieszczeniejszy Władyku Błogosławi, Błażeńszy Władyku Błogosławi, tak? Jest jakby skierowane do tego przewodniczącego nabożeństwu, który stoi przed wiernymi. Jest do niego słowo, pobłogosław. I co duchowny mówi? Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, dla modlitw przeczystej swej Matki, świętego Ojca naszego Jana Chryzostoma, to jeżeli jest liturgia świętego Jana Chryzostoma, bądź świętego Ojca naszego Bazylego Wielkiego, arcybiskupa Cezarei Kapadockiej, świętych,
których tego dnia wspominamy, bądź świętych, którzy są patronami świątyni, w której się modlimy. I wszystkich świętych zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i miłującym człowieka. To jest taka deklaracja, to już nie jest nawet modlitwa. Zwróć uwagę, mówiłem o tym wcześniej przy symbolu wiary, że nie wszystko, co mówi duchowny, jest w czasie nabożeństwa, jest modlitwą. Część to są takie formuły, takie deklaracje, takie słowa skierowane nie do Boga, a właśnie do ludzi. Tak? I to jest takie końcowa deklaracja złożona dla ludzi. Chrystus. W każdą niedzielę jest poprzedzone to słowo zmartwychwstały. Zmartwychwstały Chrystus. Woskresyj. I zmartwych Chrystus, istinny Bóg nasz. W zwykłe dni Chrystus, istinny Bóg nasz. A w niedzielę woskresyj zmartwych Chrystus, istinny Bóg nasz. Chrystus, prawdziwy Bóg nasz. Zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i miłującym człowiekiem. Znów pozytywna deklaracja. Takie potwierdzenie tego, że to, co zrobiliśmy, jest słuszne. Że to, co zrobiliśmy, to znaczy nasz udział w nabożeństwie, jest wpisaniem się w to, czego Zbawiciel nauczał w Ewangelii, czego nauczył w swoim życiu, czego nauczę dalej Cerkiew, żeby być tą wspólnotą, żeby wspólnie złożyć Bogu ofiarę, modlić się za potrzebujących, za chorych, za uwięzionych, za głodnych, pamiętać o nich, pamiętać o swojej grzeszności i mimo wszystko zbliżać się do Boga, mimo wszystkich problemów w życiu zbliżać się do Boga. Zwróćcie uwagę, że tutaj Chrystus zmiłuje się i zbawi nas, ale też jest wspomnienie takiej ścieżki wsparcia, tych, którzy jakby są tymi, którzy nas wspierają na tej drodze. Dla modlitw Najświętszej Matki, dla modlitw świętego Jana Chryzostoma, świętego Bazylego Wielkiego, świętych, nie wiem, męczenników, jeżeli to jest cerkiew męczenników, czy świętych, którego tego dnia wspominaliśmy. My się łączymy, to o tym była mowa na początku liturgii, tak? kiedy o tym była mowa w czasie hymnu cherubinów, kiedy ta liturgia nie jest tylko liturgią w jakiejś określonej parafii XYZ na Świętej Górze Grabarce, czy w Bielsku Podlaskim, czy w Hajnówce, czy w Białymstoku, ale jest liturgią wspólną z Bogiem, z apostołami, ze świętymi, z ludźmi, którzy są w cerkwi, ale i z tymi, którzy odeszli i są w wieczności. Tak? Jest to wspólną liturgią. I tutaj ta deklaracja też o tym mówi, że nasza cerkiew nie jest nigdy ograniczona do jakiejś tam grupki ludzi, których widzimy kątem oka. Jest znacznie szersza, jest to uniwersalną, powszechną cerkwią. Powszechną, to znaczy katolicką, tak? Powszechność, katoliki, to ta, która roztacza się ponad wszystko. Na tym kończy się nabożeństwo. Chór śpiewa gromkie życzenia długich lat Gospodina naszego, Błażeńszego Sawu i archiepiskopa, diecezji biskupa i wszystkich innych, i duchowieństwo, i wiernych Boże chroni na długie lata. Na tym kończy się nabożeństwo. Natomiast tak naprawdę wierni podchodzą do duchownego w naszej tradycji do krzyża, w tradycji greckiej duchowni również wtedy rozdają antidor, czyli pozostałości tego chleba, który nie został złożony jako ofiara eucharystyczna, a z którego został wycięty ten chleb. To kiedyś w małych wspólnotach było bardzo łatwe do praktykowania, natomiast współcześnie zwróćcie uwagę, że nasze sprawowanie liturgii zostało dopasowane do potrzeb, po pierwsze, dużych wspólnot i dużych świątyń. W czasach apostolskich, kiedy liturgie były sprawowane w domach, czy w czasach wczesnochrześcijańskich, te wspólnoty były
nie liczyły wielu osób, tak? Tam biskup dla liturgii katechumenów, na ekteni katechumenów, każdego katechumena mógł pobłogosławić i położyć mu rękę na głowie. Każdego wiernego też mógł pobłogosławić i położyć mu rękę na głowie w czasie jednej modlitwy. To było takie zgromadzenie takiej małej rodziny, tak jak teraz widzimy wspólnoty monasterskie, tak? Często liczące tam 12, 20, 15 mnichów, tak? To, te liturgie świętego Bazylego Wielkiego i świętego Jana Chryzostoma zostały napisane pod taką wspólnotę, nie pod wspólnotę kilkuset osób, które przychodzą na nabożeństwo. Dlatego są pewne subtelne różnice jakby w praktykach, ale to są różnice nie tyle wywołane jakąś ideologią, a jakby dopasowaniem do możliwości, do tego właśnie, do tej obecności wielu wiernych w czasie nabożeństwa, do niczego więcej. Więc Antidor, który w prawosławnej słowiańskiej praktyce ogranicza się do skrawków jednej, nawet większej prosforki, odciętych z czterech stron, może być zebrane na małym talerzyku, tak? Tych skrawków jest niewiele. Trudno to nazwać antidorem, który można rozdać dla kilkuset osób. W tradycji greckiej często liturgia sprawowana jest nie na pięciu prosforach w czasie proskomilii, a na jednej dużej prosforze, z której na środku wycinany jest baranek, agniec. Natomiast pozostałe części stanowią dosyć duże fragmenty, z których później duchowny wyjmuje drobne cząsteczki i ten antidor po liturgii zostaje bardzo dużym fragmentem chleba, który można już rozdrobnić i wręczyć przynajmniej po symbolicznej małym kawałeczku, nie wiem, 40-50 wiernym, tak? To jest ta drobna różnica jakby w praktyce, która sprawia, że nie zawsze ten antidor jest rozdawany. Oczywiście w wielu parafiach pojawiają się pewne próby jakby przywoływania tej starej tradycji, czyli przygotowania dodatkowych prosfor, które są na przykład wtedy rozdawane, rozcinane, ale jakby my widzimy, że na tym kończy się dla nas nabożeństwo, tak? To znaczy na podejściu do krzyża, ewentualnie właśnie przyjęciu chleba i koniec. Ale służebnik jeszcze się nie kończy, jeszcze liturgia w służebniku się nie kończy, więc jeszcze chwilę cierpliwości musimy zachować. Duchowny w czasie psalmu 33 spożył pozostałe świętości, świętych darów. Wracając do prezbiterium, odmawia modlitwy dziękczynne. Często w praktyce, szczególnie monasterskich praktykach, te modlitwy dziękczynne są czytane bezpośrednio po nabożeństwie dla wszystkich. W sytuacji, kiedy większa grupa wiernych faktycznie przystępuje do tej Eucharystii, jest to rozwiązanie jak najbardziej wskazane. Żeby te modlitwy w cerkwi pozostali ci wszyscy, którzy uczestniczyli w Eucharystii. To są modlitwy dziękczynne, tak? Które są też takim wyrazem ludzkiej świadomości i tej wdzięczności. I jak najbardziej jest to wskazane niejako. Czasami pewną przeszkodą jest też skala naszych wspólnot i wbrew pozorom nieliczna ilość świątyń, przez co świątynie są duże, często niedzielne praktyki to kilka, dwie, a nawet trzy liturgie od rana do południa, zgodnie z kanonicznymi naszymi normami. Liturgie powinny się zacząć przed południem, co wszystko sprawia, że te liturgie następują o 8, o 10 na przykład, tak, bezpośrednio jedna po drugiej. I często z praktycznych powodów te modlitwy nie były i nie są i nie mogą być w określonych parafiach czytane. Natomiast tak czy inaczej my powinniśmy również pamiętać jako wierni, którzy przystępują do Eucharystii, przyjmują ciało i krew Chrystusa, że modlitewnik wskazuje to jako odpowiednie dziękczynienie po Eucharystii.
również, że zawiera modlitwy przed Eucharystią, tak, które są czytane jako nasze przygotowanie, uświadomienie sobie, z jaką świętością mamy do czynienia. Oczywiście w obliczu tekstów liturgicznych one są takim powtórzeniem, one są co zaledwie echem prawdziwych modlitw tych liturgii, które analizowaliśmy, które słyszeliśmy. Niemniej jednak różnymi drogami człowiek przyjmuje tą świadomość swoją duchową i często te modlitwy przygotowawcze do Eucharystii, do spowiedzi, czy później dziękczyny po Eucharystii są dla wielu bardziej proste i czytelne, aniżeli złożone i przepiękne, ale też i trudne modlitwy liturgii. Więc tutaj warto podkreślić to, że one są i przynoszą swoją korzyść. Duchowny czyta te modlitwy po modlitwach wygłasza biblijną pieśń Symeona, znaną nam z wieczerni. Teraz pozwalasz odejść słudze Twemu władco, nynie odpuszczajesz roba Twojego Władyko. Tą pieśń powiedział Symeon w dniu spotkania z Zbawiciela w świątyni jerozolimskiej 40 dni po narodzeniu. Nynie odpuszczajesz, czyta jeszcze Trysagion, Tryswiatoje, Święty Boże, aż do modlitwy Pańskie Otcze Nasz i czyta Troparion Świętego. Jakiego świętego? Autora liturgii. W przypadku Jana Chryzostoma troparion świętego Jana Chryzostoma, w przypadku świętego Bazylego Wielkiego troparion poświęcony właśnie temu świętemu i kondakion również do tego świętego i hymn do Bogu Rodzicy i kończy modlitwy dziękczynne. Jak już powiedziałem, gdzieniegdzie te teksty są czytane na głos. Dla wszystkich chętnych, jeżeli w parafiach, w cerkwiach, w których uczestniczy się w nabożeństwie, słyszymy te modlitwy, możemy w nich uczestniczyć, pozostać, posłuchać ich i starać się też przyjąć tą treść aktywnie, właśnie uczestniczyć. Po tym wszystkim duchowny zdejmuje szaty liturgiczne i jakby kończy sprawowanie nabożeństwa. Składa naczynia, odmawiając modlitwy, umywa ręce w ustalonym miejscu, a na koniec kłania się przed świętym ołtarzem i odchodzi, co komentarz tutaj boskiej liturgii kończy w ten sposób, zanosząc Bogu dziękczynienie za wszystko. Taki charakter mają nasze nabożeństwa. Duchowny, który sprawuje nabożeństwo, styka się z tym samym sakrum, z którym stykają się wierni. I jego podejście, jego stosunek, właśnie wejście do ołtarza poprzedzone modlitwami, poprzedzone odwróceniem się do wiernych, prośbą o wybaczenie, tą wdzięcznością, którą powinien wyrażać właśnie zdejmując szaty liturgiczne, kończąc jakby wszystko to, co już za zamkniętymi drzwiami, często bez obecności wiernych w świątyni się odbywa, to wszystko też pokazuje, że jakby przed obliczem Boga wszyscy w cerkwi tego samego, na to samo liczą i tego samego potrzebują. I to jest takie też poczucie wspólnotowości. Dlatego też pamiętajmy o tym, że w tradycji prawosławnej niemożliwe jest sprawowanie liturgii przez samego duchownego bez obecności wiernych. To nie chodzi o techniczną możliwość. Technicznie pewnie by się dało. To chodzi o jakby pewną zasadę. To jest modlitwa wspólnoty. Nie może być jedna osoba reprezentantem wspólnoty. Nie może jedna osoba za wszystkich, bez nikogo innego sprawować liturgii.
to, co w tradycji rzymskokatolickiej jest pewną normą, że duchowni mogą sprawować swoje własne, prywatne msze eucharystyczne, w tradycji prawosławnej jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne to nie jest wspólnota, to nie jest zgromadzenie. To liturgia nie może być modlitwą indywidualną. Dlatego jakby dyskusyjne czasami wręcz stają się takie momenty w nabożeństwie, takie nabożeństwa, kiedy gromadzi się zgromadzenie, są ludzie, duchowny modli się, odczytuje fragment Ewangelii, przygotowuje proskomidię wcześniej, wyjmuje cząsteczki, modli się, ale do Eucharystii oprócz niego nikt więcej nie podchodzi. To już jest dyskusyjne jakby z tej perspektywy, która mówi o podstawowej zasadzie. Właśnie liturgia nie może być sprawowana dla jednej osoby. To zawsze jest wyraz wspólnoty. To jeżeli jest ta wspólnota, to poczucie tej wspólnotowości powinno prowadzić do Eucharystii. Powiem szczerze, w swojej jakby tej praktyce dotychczasowej kilkukrotnie miałem takie nabożeństwa, takie liturgie, w których oprócz mnie nikt inny nie przyjmował świętej Eucharystii. I całe szczęście, że to było kilka tylko na takich wydarzeń. Tak? Jednak zwróćmy uwagę, my często koncentrujemy się na takich rzeczach, które łatwo piętnować i krytykować i tak ponarzekać trochę. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz, która się dzieje na naszych oczach. To ta świadomość eucharystyczna i liturgiczna, która zmienia się, wzrasta, staje się taka bardziej okrzepła, dojrzała. Naiwne pytania gdzieś się powoli kończą, a zaczyna się takie regularne życie duchowe po prostu, regularne życie eucharystyczne, kiedy ludzie mają pewne wypracowane przez siebie podejście i do świętości, i do Boga, i do tego uczestnictwa w nabożeństwie, i do tego, na ile mogą sobie pozwolić, na przykład, czy mogą pozwolić sobie, przychodząc i prosząc Boga o prośbę, o wstawiennictwo, na przykład o pokazać swoje nastawienie poprzez spóźnienie się, czy wcześniejsze wyjście, czy nieuwagę, czy już nie jesteśmy w stanie w sobie tego akceptować i piętnujemy to i walczymy z tym. Zmienia się podejście właśnie do tego życia eucharystycznego i coraz częściej jednak normą jest to, że przynajmniej kilka osób ze wspólnoty podchodzi i przyjmuje ciało i krew Chrystusa. I tu akurat mówię o tym jako o pewnym takim elemencie, z którego możemy czerpać wzór, ale z którego też możemy się cieszyć, że to się zmienia. Oczywiście ideał jest boski, więc ideał jest niezwykle trudny do osiągnięcia. I to nie jest tak, że powinno to uśpić naszą czujność, że przychodzimy, czy przychodzą ludzie do Eucharystii. Jeżeli to dotyczy osób trzecich, to warto zadać sobie pytanie, a dlaczego my nie przychodzimy? Jeżeli to dotyczy nas, to powinniśmy zadać sobie pytanie, czy przypadkiem to też nie usypia naszej czujności, czy jakby za każdym razem nie powinniśmy oczekiwać od siebie czegoś więcej. I nie mówię tu o częstotliwości przystępowania, ale o tym, żeby na przykład przyjęcie darów odbiło się na moim życiu, odbiło się na moim stosunku do bliźniego, odbiło się na moim stosunku do samego siebie, żeby się pojawił ten optymizm, żeby się pojawiła ta wdzięczność, żeby się pojawiło to, o czym padają słowa modlitwy, czyli ta nadzieja. Tak? To są jakieś takie rzeczy, które nawet człowiek, który regularnie i często przystępuje do Eucharystii, może sobie wskazać jako rzeczy, które należy uczynić. Dlaczego powinien i może wskazać? Bo o tym mówią słowa modlitw liturgii. Jakby na tym koncentrują się nasi liturgiści, święty Bazylii Wielki, święty Jan Chryzostom. Te wszystkie pokolenia świętych ojców, które sprawowały liturgię i dodawały pewne elementy, uzupełniały niekiedy teksty modlitw,
dodawały nowe tropariony, czy rozbudowywały symbolikę kolejnych obrzędów. Skoro oni to akcentują jako rzecz kluczową, to też powinniśmy nie usypiać naszej czujności, akcentując tylko częstotliwość przystępowania do Eucharystii, ale też skupić się na jakości i nie tylko przygotowania, bo to też jest często taki motyw, na którym my się bardzo koncentrujemy, prawda? Zwróćcie uwagę, jak często padają takie pytania, jak się przygotować, co to znaczy być godnym, ile trwa post eucharystyczny, a kiedy przystąpić do spowiedzi, a jakby jak często powiązać spowiedź z Eucharystią. To są pytania, które dotyczą tego, co powinienem zrobić przed Eucharystią, prawda? A zwróćcie uwagę, że wszystkie tutaj te modlitwy, które padają jeszcze już w kanonie eucharystycznym, a żeby te dary stały się dla nas na uświęcenie duszy i ciała, na zbawienie, na życie wieczne, a nie na potępienie lub na sąd. Przywołuję to z pamięci, ale jakby ten wątek wykracza już w przyszłość, bo aż za moment, kiedy wyjdę ze świątyni, kiedy wrócę do swoich obowiązków, do jakichś spraw, które mnie frapują, które należy wykonać do życia, którym żyję. Już od kanonu eucharystycznego teksty liturgii zaczynają to akcentować. Więc wydaje się, że takie pełne przeżycie nabożeństwa powinno właśnie otworzyć mnie i każdego z nas na ciąg dalszy. To znaczy, powinienem zrozumieć, co mnie dalej czeka, co mogę w tym dalszym okresie przemienić, udoskonalić, ewentualnie kiedy mogę znowu przynieść Bogu swój dar wdzięczności. I tyle. Polecam, tak już na koniec, lekturę właśnie tych opracowań, które w duchowy sposób mówią o relacji z Bogiem. Współcześnie pojawia się wiele takich tekstów typowo liturgicznych, dotyczących sprawowania sakramentów. My też rozmawialiśmy o liturgii w kontekście takim kanonicznym, liturgicznym, jak to jest sprawowane, co jest czytane, ale zwróćcie uwagę, że większy akcent jest stawiany na to, nie jak, ale co pod tym powinniśmy zrozumieć, jak powinniśmy, na czym powinniśmy skorzystać, w jaki sposób powinniśmy skorzystać. I są komentarze świętych ojców, ojców Cerkwi Prawosławnej, które właśnie w ten sposób opisywały i koncentrowały się na nabożeństwie, które przede wszystkim pokazywały potencjał, który kryje się w tych modlitwach i to, w jaki sposób one mogą przemienić życie. I to brzmi czasami tak naiwnie, jak coś, jakaś modlitwa czy jakiś tekst może przemienić życie. No, okazuje się, że patrzymy na jedną i tą samą rzecz, możemy patrzeć w sposób pozbawiony nadziei, a możemy patrzeć i czuć zupełnie inną relację właśnie poprzez to, że rozumiemy, że nie wszystko zależy od nas, że pewne rzeczy, tak jak w liturgii, są przejawem zaangażowania Bożego planu, że wystarczy zrobić krok w stronę Boga, a Bóg idzie naprzeciw. Przed laty pojawiło się
w języku polskim tłumaczenie świętego Mikołaja Kabasilasa, komentarz na temat boskiej liturgii świętego Jana Chryzostoma. To zostało przetłumaczone u nas w Białymstoku, wydane tutaj. Święty Mikołaj Kabasilas właśnie w takim duchu mówił o liturgii, jakby wskazując na kolejne kroczki i wskazując na kolejne zadania, które mogą stać przed człowiekiem, a z drugiej strony wyjaśniając całą piękno, całą złożoność symboliki nabożeństwa. Z drugiej strony ja chciałbym też przestrzec przed takim kabalistycznym czytaniem liturgii, wszelkich nabożeństw i wszelkich obrzędów prawosławnych i całej symboliki, właśnie gdzie skupiamy się tylko i wyłącznie na takich pojedynczych znakach, nie widząc całości. Ja tutaj wydaje mi się, że chciałem podkreślić i nie wiem, czy mi się udało, mam nadzieję, że tak, że ta liturgia jest spójna całości. Ona, tak jak droga zbawienia, której dokonał Chrystus, była zapowiedziana w Starym Testamencie i nic nie było przypadkowe na tej drodze. Wszystko było z pełną świadomością, ale i świadomością konsekwencji, które się staną. Wszystko to było zrealizowane, tak samo i liturgię. Zwróćcie uwagę, możemy tak jak w szkole, na lekcji uczymy dzieci takich podstawowych czynności, proszę, dziękuję, przepraszam. Tak samo w liturgii możemy wskazać bardzo logiczne kolejne etapy. Jest prośba, jest realizacja i jest dziękczynienie. Tak? Jest prośba, kiedy my przychodzimy z własnym bagażem, z własnymi prosporami, z własnymi problemami, tak? Z własnymi karteczkami, z tym wszystkim, tak? Później jest realizacja, która jest dokonywana i poprzez to, że Bóg do nas mówi w Ewangelii, w listach apostolskich. Bóg do nas mówi przez psalmy, przez modlitwy. Bóg do nas mówi w czasie kanonu eucharystycznego, kiedy my słyszymy zbawienne słowa Chrystusa z ostatniej wieczerzy, tak? I kiedy duchowny pokazuje, święta jest świętym, oto święte dla świętych. Kiedy realizacja to jest wtedy, kiedy my przyjmujemy dar od Boga, dany dla nas. I jest dziękczynienie. To wszystko jest spójne. Kończąc, powiem jeszcze o jednej takiej próbie. Próbie modyfikacji prawosławnych nabożeństw, która miała być podjęta na soborze lokalnym rosyjskiej cerkwi, który nie doszedł do skutku tak w pełni ze względu na rewolucję październikową. Przygotowania do tego soboru, ten sobór miał po okresie synodalnego upadku i podporządkowania cerkwi nie wobec władzy cerkiewnej, a wobec prokurora, czyli takiego urzędnika carskiego. Po tych latach miało nastąpić ożywienie życia cerkiewnego, powrót do myśli ojców i jakby rozkwit ponowny prawosławia. I naprawdę tędzy liturgiści, tacy duchowi, przewodnicy, biskupi, mnisi skupili się nad tym, żeby przeanalizować księgi liturgiczne i skupić się na wprowadzeniu poprawek, korekt, usunięciu zbędnych elementów, powtarzalnych na przykład, takich, które w XX wieku nie są potrzebne już. Tak, pracowali chyba przez 3 lata. Komisja liturgiczna przedsoborowa bardzo intensywnie pracowała przez 3 lata. Do czego doszli? Ich petycje i propozycje nie zostały jakby na soborze przepracowane, bo sobór się nie odbył, przynajmniej w tych komisjach liturgicznych, ze względu na rewolucję październikową. Natomiast wnioski ich zostały i one są jakby dostępne do lektury. Wnioski są niezwykle ciekawe.
pokazania oni przede wszystkim, że prawosławne nabożeństwo i prawosławna liturgika jest bardzo spójna. I nie brakuje w niej niczego. Jest i prośba, jest realizacja, jest dziękczynienie. I to nie tylko w liturgii, w każdym sakramencie. Teraz będąc na jakiejkolwiek modlitwie, spróbujcie tak uporządkować sobie takie elementy właśnie. Gdzie tu jest prośba, gdzie jest realizacja, gdzie jest dziękczynienie. Zwrócicie uwagę, że wszystkie te nabożeństwa Cerkwi Prawosławnej uczą nas kultury przede wszystkim. Takiej relacji, uczciwej relacji z Bogiem, tak, ale i ze wspólnotą. Że we wszystkich tych nabożeństwach to się znajduje. Tak? I oni doszli do takiego wniosku, że nie powinniśmy niczego zmieniać. Do jednej rzeczy doszli, do jednego wniosku, który był bardzo praktyczny. To znaczy, jak pogodzić ze sobą konieczność na przykład przeczytywania psalterza, który w księgach liturgicznych, zgodnie z praktyką liturgiczną, wskazywane było, że w ciągu tygodnia miał być przeczytany cały psalterz. Jak to pogodzić z sytuacją, gdzie na przykład w niektórych parafiach liturgie są sprawowane tylko w niedzielę, tak? A nie codziennie. I nabożeństwa cyklu dobowego w tym momencie nie są kompletne, więc ten psalterz nie jest w całości czytany. Co więcej, w każdą sobotę wieczorem są te same psalmy czytane. Czyli niektóre psalmy są czytane co tydzień i to są ciągle te same psalmy, a inne wcale. No i ta komisja liturgiczna doszła do wniosku, że w przypadku takich parafii, gdzie nie ma regularnych wszystkich nabożeństw cyklu dobowego, te psalmy powinny być czytane nie na przykład stały psalm w soboty, stały psalm w niedzielę, ale powinny być czytane kolejno, czyli w jednym tygodniu drugi i trzeci psalm, za tydzień czwarty i piąty psalm, w kolejnym tygodniu kolejne psalmy, tak żeby po jakimś czasie wierni mogli usłyszeć cały psalterz. To był jedyny postulat komisji liturgicznej. To o czym świadczy. To o czym świadczy? Świadczy to o tym, że mamy naprawdę wielki skarb w prawosławnej cerkwi. To wielowiekowe dziedzictwo modlitewne, trudne do zrozumienia, bo pisane przez naprawdę świętych ludzi, ale też znawców kultury antycznej, filozofii antycznej. Często te obrazy wymagają jakiegoś wysiłku. Przepraszam, że być może tak nisko spuentuję, ale no, wymagana jest lektura filozofów, a nie językowy zasób, nie wiem, poziomu disco polo, tak? Nie zrozumiemy tych nabożeństw, jeżeli nie będziemy budować naszej świadomości. To wymaga oczywiście zaangażowania, wymaga pewnego wysiłku, ale z drugiej strony wtedy mamy okazję takiej relacji z prawdziwym pięknem, z prawdziwą głębią, mądrością i taką otwartością. Przypomnę na zakończenie jedne słowa z liturgii świętego Jana Chryzostoma, kiedy duchowny modli się o swoich grzechach i o ludzkich niewiedzeniach. To jest przejaw niezwykle takiej łagodności świętego Jana Chryzostoma. Kultury, takiego podejścia otwartości do człowieka. Zwróćcie uwagę, to nie jest inkwizycja, tak? To nie jest wskazywanie palcem o ty grzeszniku. Nie, wręcz przeciwnie. Po takich słowach grzesznik wejdzie krok dalej, prawda? I będzie się ośmielał prosić Boga o więcej. O to chodzi w cerkwi, żebyśmy mieli tą odwagę, poczuli się zaproszeni. I wydaje się, że żaden współczesny człowiek aż tak pięknie tego nie zaprosi, aż tak ładnie, aż tak mu głęboko nie zaufamy, jak właśnie słowom tych nabożeństw, tych modlitw, w których uczestniczymy. Tylko starajmy się uczestniczyć świadomie. Zagrożenie – rutyna. Zagrożenie – pozorne osłuchanie. Kiedy my słyszymy, my to znamy, nawet zaśpiewać możemy ten fragment, a w ogóle słów nie rozumiemy, tak? To jest zagrożenie. Zwróćcie uwagę, nawet proste słowo Alleluja, tak? Każą śpiewać dla chóru, dla chórzystów na pogrzebie Alleluja, śpiewają. Co oznacza słowa? Nie prowokuje ich to do przemyśleń. Każą dla duchownego teksty liturgiczne coś wypowiedzieć, wygłasza. Czy prowokuje go to do przemyśleń, czy burzy jakiś jego porządek? Powinniśmy zadawać sobie takie pytania. Powinniśmy prowokować siebie do tego, żeby nawet znane elementy czasami przeczytać, czy w domu,
czy powtórzyć sobie, czy posłuchać tego jeszcze i jeszcze raz, tak żeby zabrzmiało w naszym sercu, żeby to słowo wywołało rezonans. Na tym kończymy. Za waszą cierpliwość serdecznie wam dziękuję. No i życzę przede wszystkim tego, żebyśmy w trakcie modlitw wspólnych umieli przyjmować te słowa i żyć zgodnie z nimi. Żeby nie stały się czymś takim, co się technicznie nazywa mantrą. Czyli takim bełkotaniem bez zrozumienia. Dziękuję bardzo. Radio Ortodoksja.